Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.8.9 moda, który się nazywa Universal Coins i dodaje nam taką możliwość wymieniania sobie za pieniądze minecraftowe różnych rzeczy, itemów na inne itemy. Na przykład jeżeli potrzebujemy diamenty, to możemy sobie sztabki złota zamienić na diamenty i tak dalej, i tak dalej. Co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Universal Coins pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół. Tu jest krótka informacja, co i jak się używa, jakie są itemy i tak dalej. Ej, co mi się tutaj stało? I tutaj jest sekcja Downloads. Jak klikniemy na tą, oczywiście szukamy na odpowiednią wersję Minecrafta. Nas interesuje 1.8.9, zatem klikamy tutaj. Jesteśmy przeniesieni na taką stronę. No i tutaj zjeżdżamy w dół i zaraz mamy w pierwszym miejscu, w pierwszym downloadzie właśnie najnowszy plik do pobrania. Zatem klikamy tutaj i stąd pobieramy moda. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.8.9. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.8.9, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 782. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 782 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.8.9. I uwaga, w filmiku 782 ja instaluję Forge'a z końcówką 1699, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana w dniu, kiedy nagrywam ten filmik, ma numer końcówki 1722 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. OK, co musimy zrobić, żeby zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming, musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.8.9 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. OK, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do foldera .minecraft, wchodzimy do foldera mods i przerzucamy nasz pobrany plik do foldera mods. Mamy go tutaj w folderze mods. Zamykamy, jest zainstalowane. Uruchamiamy launcher i czekamy, aż nam się wszystko pootwiera. Oczywiście to zawsze chwilę zajmuje. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1722. Klikam play i czekamy dalej. Także moment nam to zajmie. Musimy poczekać ze spokojem, z cierpliwością. Zaraz nam się tutaj pojawi strona z logo Mojanga. O, już jest, tutaj logo Mojanga jest i tutaj Forge nam pracuje, pokazuje, że nam tutaj konstruuje, inicjalizuje, loaduje i tak dalej, wszystkie nasze mody, które mamy w folderze mods. Także to jeszcze chwilkę i zaraz będzie gotowe. O, proszę, wchodzimy do folderu mods. I tutaj mamy Universal Coins. Gotowe, wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie.
mamy świat. Tu nam się jeszcze otwiera. OK, wchodzimy w E jak ekwipunek. I tutaj na końcu mamy nowe rzeczy. Universal Trade Station, to nas bardzo interesuje. To się buduje w ten sposób, że żelazo, złoto i książka Selling Catalog. Książkę się w ten sposób robi. Skóra, sztabka złota i perła kresu i papier. I to stąd wychodzi ta książka. Tu są jeszcze jakieś inne rzeczy. Bank, jakieś takie coś, czego nie było w poprzednich wersjach tego moda. To znaczy w poprzednich, w takich, których, na których ja grałam. Mnie zawsze interesowało tylko ten Trade Station, czyli właśnie zamiana różnych rzeczy w inne rzeczy. Czyli tak, stawiamy sobie Trade Station, wchodzimy do środka i tutaj mamy na przykład mamy rudę złota, bo wykopaliśmy sobie. Wykopaliśmy sobie, to teraz możemy ją sprzedać. Możemy ją tutaj wsadzić i tutaj nacisnąć sprzedaj. Dostaniemy cenę 2390, jak sprzedamy, czy 3912. Szczerze powiem, że nie wiem, dlaczego tu się zmienia. OK, sprzedajemy, 1912 dostaliśmy pieniędzy i teraz możemy sobie kupić, ale możemy kupić tylko coś takiego, co już tutaj musimy wsadzić, czyli jeżeli chcemy diament kupić, no to musimy mieć chociaż jeden, żeby pokazać, że to właśnie chcemy kupić. Myślę, że diamenty będą droższe, więc myślę, że trochę tych rud by trzeba sprzedać. 9, dobra, będziemy mieć 10 i mamy, ach, pojedynczo, dobrze, to tutaj chyba jest, tutaj sprzedajemy całość chyba. Sprzedaj. Tak, tu nie. Tak, sprzedaliśmy wszystko. Mamy 1900. Tu wyłączamy i teraz szukamy sobie diamentu. Diamencik. Chcemy diamencik sobie kupić, więc jeden musimy mieć, żeby pokazać, co chcemy kupić. O, i możemy teraz albo sprzedać ten diament za 7600, albo kupić ten diament za 9600. Sprzedać za 7680, albo kupić za 9600. No to sobie kupmy i mamy drugi diament i ten diament. I już mamy dwa diamenty. No, czyli na tym to polega. Czyli jak widzicie, mod działa. To ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem trzymajcie się, pa pa! Hello.